Panie Marszałku, Panie Pierwszy Prezesie Sądu Najwyższego, Panie Ministrze, Wysoki Sejmie. Klub Parlamentarny Polskiego Stronnictwa Ludowego po zapoznaniu się z pisemną informacją Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego o działalności Sądu Najwyższego w 2012 roku oświadcza, co następuje. Informacja o działalności Sądu Najwyższego w 2012 roku opracowana została w sposób rzeczowy, zwięźle przedstawiający kluczowe problemy, jakim zajmował się Sąd Najwyższy w 2012 roku, a w szczególności cztery izby Sądu Najwyższego. Do działalności Sądu Najwyższego w 2012 roku na wszystkich odcinkach, a zwłaszcza do orzecznictwa odnieść się należy z najwyższym szacunkiem. Orzecznictwo Sądu Najwyższego stojące na wysokim poziomie jest przykładem uwzględnienia przy rozstrzyganiu wszystkich okoliczności od poglądów doktryny, począwszy poprzez uwzględnianie warunków społecznych i gospodarczych, aż po bezwzględne przestrzeganie Konstytucji Rzeczpospolitej. Sąd Najwyższy ma utrwaloną wysoką pozycję w naszym społeczeństwie, wynikającą głównie z jego działalności orzeczniczej i troski, aby przepisy prawa były prawidłowo stosowane. Wysoki autorytet Sądu Najwyższego wynika także z tego, iż na czele Sądu Najwyższego stoją tak wybitni sędziowie o ogromnym doświadczeniu, nieposzlakowanej opinii, jak obecny w czasie debaty pan pierwszy prezes Sądu Najwyższego, pan Stanisław Dąbrowski, czy były poseł do Sejmu Rzeczpospolitej, prezes Lech Paprzycki. W imieniu Klubu Parlamentarnego Polskiego Stronnictwa Ludowego składam na ręce pana pierwszego prezesa Sądu Najwyższego wyrazy uznania i podziękowania. Wysoki Sejmie, przed chwilą kolega poseł Biedroń imiennie poruszył problem pana prezesa Lecha Paprzyckiego w aspekcie ewentualnego przekroczenia uprawnień. Otóż, panie pośle, trudno podzielić ten pogląd pana, bo po pierwsze, Sąd Najwyższy nie jest ograniczony w niczym przy opiniowaniu projektów, a po drugie to Sejm zwraca się do Sądu Najwyższego przedłożenia stanowiska. A więc tak było również w tym konkretnym przypadku. Wysoki Sejmie, w przekonaniu Klubu Parlamentarnego Polskiego Stronnictwa Ludowego na szczególną uwagę zasługują orzeczenia Izby Cywilnej Sądu Najwyższego, gdyż dotyczą one kluczowych spraw dla obywateli. Jednym z najtrudniejszych, a zarazem ważnym zagadnieniem, jakie występowało w orzecznictwie Sądu Najwyższego, i to aż trzech izb, a więc cywilnej, karnej, a także pracy ubezpieczeń społecznych i spraw publicznych, to ustalenie zadośćuczynienia na rzecz poszkodowanego, który na skutek czynu niedozwolonego doznał obrażeń ciała lub rozstroju zdrowia, artykuł 445 paragraf 1 Kodeksu Cywilnego, oraz na rzecz najbliższych członków rodziny w razie śmierci poszkodowanego, a obecnie artykuł 446 paragraf 4 Kodeksu Cywilnego. Problem jest ważny, gdyż dotyczy rocznie dziesiątków tysięcy osób. Przykładowo tylko w roku 2011 odnotowano na polskich drogach 49 054 wypadków, w których śmierć poniosło 4189 osób, a obrażeń ciała doznało 49 501 osób. W tym samym czasie wypadkom przy pracy i z pracy, które były równocześnie wypadkami komunikacyjnymi, które uzasadniały dochodzenie zadośćuczynienia jako świadczenia wyrównawczego na podstawie artykułu 300 Kodeksu Pracy, uległo 412 pracowników, w tym śmierć poniosło 49. Wobec braku bliższego określenia w Kodeksie Cywilnym kryteriów przyznawania zadośćuczynienia, jak i jego wysokości w obu wymienionych przypadkach, ciężar w zakresie ustalania tych kryteriów i wysokości zadośćuczynienia wzięły na siebie sądy. Szczególna rola w tym przypadku przypadła Sądowi Najwyższemu, który w poruszonych sprawach podejmował wiele uchwał, a na przestrzeni ostatnich 5 lat ferował dziesiątki wyroków. Należy podkreślić, że w znakomitej większości przyjęte przez Sąd Najwyższy kryteria są trafne i zasadne.
Jak jednak wykazuje okres ostatnich 3 lat, szczególnie po katastrofie smoleńskiej, istnieją poważne problemy z ustalaniem górnej granicy zdanego zadośćuczynienia, szczególnie w przypadkach śmierci poszkodowanego. W orzecznictwie sądowym istnieją także rozbieżności co do przyznawania tytułem zadośćuczynienia kwot. Po prostu przyznawane są w różnej wysokości kwoty. Wobec zwiększającej się stale liczby spraw sądowych o zadośćuczynienie, skarg wpływających do biur poselskich, skarg wpływających do rzecznika ubezpieczonych dotyczących ustalania zadośćuczynienia, a także dostrzegając potrzebę podjęcia tego tematu przy prowadzonych pracach nad nowym kodeksem cywilnym, a więc ewentualnego uzupełnienia artykułów 445 i 446 kodeksu cywilnego o wskazania kryteriów, które powinny być brane pod uwagę przy ustalaniu prawa do zadośćuczynienia i jego wysokości, Nadzwyczajna Komisja do Spraw Zmian w Kodyfikacjach od 3 lat prowadzi badania nad tym tematem, organizując wspólnie z zainteresowanymi resortami i Polską Izbą Ubezpieczeń konferencje tematyczne. Najbliższa taka konferencja przy zadeklarowanej współpracy przez pana pierwszego prezesa Sądu Najwyższego, prezesa Trybunału Konstytucyjnego oraz ministra sprawiedliwości odbyłaby się w miesiącu październiku w Sejmie Rzeczpospolitej. Ze względu na wagę problemu oraz liczbę wypadków samochodowych udział w konferencji weźmie także Polska Izba Ubezpieczeń. W czasie konferencji przedstawiony zostanie raport oparty o 300 przeanalizowanych wyroków Sądu Najwyższego, 70 wyroków Trybunału Konstytucyjnego, 100 wyroków sądów apelacyjnych i okręgowych. Analiza obejmuje także 100 spraw o odszkodowania, jakie były prowadzone przez zakłady ubezpieczeń. Wysoki Sejmie, przedłożonej Sejmowi informacji na stronie 49 powołany został wyrok Sądu Najwyższego 2 CSK 617/11 dotyczący dokładnie artykułu 446 paragraf 3 kodeksu cywilnego stanowiącego, że w wypadku śmierci poszkodowanego na skutek uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia sąd może przyznać najbliższym członkom rodziny zmarłego stosowne odszkodowanie, jeżeli skutek jego śmierci nastąpiło znaczne pogorszenie sytuacji życiowej. Ta wykładnia zgodna całkowicie z uchwałą Sądu Najwyższego 3 CZP 32/11 oraz wcześniejszą 3 CZP 76/10 rozstrzygnęła ważny problem, a mianowicie jak należy ten przepis interpretować, jeżeli śmierć poszkodowanego nastąpiła przed dniem 3 sierpnia 2008 roku, to jest przed dniem wejścia w życie zmiany artykułu 446 polegającej na dodaniu do niego paragrafu 4 KC, który wprowadził ułatwienie polegające na uproszczeniu postępowania dowodowego według artykułu 446 paragraf 4 KC. Poprzednio podstawę takich roszczeń stanowił artykuł 448 Kodeksu Cywilnego. To rozstrzygnięcie Sądu Najwyższego należy uznać za w pełni uzasadnione, zgodne z wykładnią stosowaną pod rządami Kodeksu Zobowiązań, jako akceptujące poglądy nauki prawa sprzed zmiany artykułu 446 Kodeksu Cywilnego. Wysoki Sejmie, podkreślając ogromną rolę orzecznictwa Sądu Najwyższego, z dużą przykrością przychodzi mi stwierdzić i potwierdzić zarazem to, o czym tak często jest mowa w Sejmie, że niestety poziomowi orzecznictwa Sądu Najwyższego nie dorównuje wiele orzeczeń, głównie sądów rejonowych. Okazuje się, że sądy te w tej materii nie potrafią także dostatecznie korzystać z orzecznictwa Sądu Najwyższego. Dysponujemy wieloma wyrokami, poza tymi publicznie znanymi, które świadczą o tym, że przepisy prawa, o które oparte są rozstrzygnięcia tych sądów, są nie tylko błędnie stosowane, ale często wręcz naruszane. Ograniczoną reakcją Sejmu na to zjawisko była ubiegłoroczna zmiana ustawy o ustroju sądów powszechnych, wprowadzająca okresową ocenę sędziów. Okazuje się, że nawet to ograniczone działanie przeszkadza niektórym środowiskom sędziowskim. Wysoki Sejmie,
dzisiaj przed Sejmem, jak trafnie apelował i wskazywał pan pierwszy prezes Sądu Najwyższego, staje bardzo poważne zagadnienie, mianowicie wykorzystania uwag ostatnio przedstawionych przez prezesa Trybunału Konstytucyjnego i pana pierwszego prezesa Sądu Najwyższego w zakresie legislacji. Ale jest również bardzo poważny problem, a mianowicie, żeby Ministerstwo Sprawiedliwości zwróciło także uwagę na poziom orzecznictwa, gdy chodzi o sądy niższych instancji. Jeszcze raz chciałbym podkreślić, że orzecznictwo Sądu Najwyższego we wszystkich podejmowanych sprawach, a w szczególności tutaj w sprawach cywilnych, jest na najwyższym poziomie i zasługuje na uwagę. To jest bardzo poważna nauka również dla Sejmu. Dziękuję.